Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathiss, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Mountain Blade, Warband. Ja po małej przerwie wracam sobie do Warbanda. Widzę, że jest całkiem nieźle, oblegają nam zameczek i będę starał się wyciągnąć któregoś z nich. Tak, którykolwiek. A tu jeszcze jest taki 200, nie zwróciłem uwagi kompletnie na to. Może uda mi się tutaj bokiem przemknąć. O, i złapać tego Despina. Despina mi się nie uda złapać. To na bank. Tych bym lekko właśnie. O, dobrze, chodźcie, pięknie. Dogonią mnie. Dobra, dogonili mnie, ale bardzo dobrze, bo się podzielili. Nie chcę z tobą walczyć. Dobra, 98 do 108. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wrogów jeszcze nie widzę, ale mam nadzieję, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. Konnica, tak sobie. Oraz muszę pamiętać, żeby kupić w końcu im buty. Tak, wiem, że zwracacie mi na to w kółko uwagę, że muszę im kupić buty. Tam widzę, jest jeden bez buciorów, ale tak to już bywa. Niestety. Jestem tak zajęty pod bojem tutaj wszystkiego, że nie zwracam kompletnie uwagi na to, co się tu dzieje. No, trafiłem w konia swojemu. O, już jeździec zginął. A, to przez kogo? Pichura. To grubo. Lecimy z walką tutaj. Bang! Kawalerzysta. No teraz walczymy z nordami, więc jest trochę ciężej niż zazwyczaj. O, bundok zostaje ogłuszony, to się nie dziwię. Łuczników za dużo mają. Tym się trzeba zająć. Jedni z lepszych łuczników w końcu. Po nogach. Nie. Pięknie. Tu jest jakiś łucznik w plecy. Muszę sobie dodać więcej punktów niestety. Bo tak to słabo. O, Kuskarl był jakiś. A nie, to był książę. Nieważne. To był książę. Bang. Nie udało się. No, mam nadzieję, że to wygramy. Że nie będzie większego problemu z tym. No. Wow, ale ich pociechali ładnie tutaj. A, bo przyszło wsparcie, dobra. Zakładam, że utknęli. Grubo. Pięknie, kolejny padł. Gdzie tutaj? O, no tak, cały czas spawnują się w nich, ja się nie dziwię, że oni giną. O, jak tutaj moi sobie spadają z koni, a ci ich tylko dobijają. Tutaj w coś. Nie, to może tutaj, o, to jest rekrut, to nieważne. Dobra, swojemu pomóc trochę. Grubo się robi, na pewno się robi grubo. I bang. Bang. Au. Aha, też się zablokowałem na kimś. No trochę ludzi potracimy na pewno. No, wszyscy mają tarcze. Trochę męczące. Ja mam trochę chyba więcej ludzi w tej chwili, ale to się zobaczy na pewno zaraz. Bang. O, chyba ostatnie wsparcie przyszło. Czemu nie trafiam? Jednak małe przerwy robią źle, bo moich przez to zginęło dużo. Wszyscy starczą. Chciałbym wrócić jednak z tarczą niż na tarczy. Znaczy, mimo że tarczy nie noszę, to fajnie by było. Bang. Padł. Łucznik padł. O, nie mam już strzał. Bang. O, nie rozwaliłem tarczy. Dobra, pomogę swoim cokolwiek. Dobra, no, nie dostał. Jestem w szoku. W ogóle trochę... 15, 27 zabito, no. Tak trochę jest, Oj, czemu ty we mnie próbujesz uderzyć? Co się dzieje? Czemu? What the fuck, co tu się dzieje? Co tu się podziało przed chwilą, to ja nie zrozumiałem w ogóle tego. O, tu jeszcze jest jakiś kusznik. Dobra. Wszystko? Nie, tu jest jeszcze jeden gościu. Koniec? Nie, jeszcze kogoś ganiają. Gdzieś tam dalej. Ilu z... A, tu jeszcze 3 wrogów? 4? Pięknie. I tego w plecy. Albo tak prawie w plecy. Wygraliśmy. Pięknie. No trochę zostało rannych. Na pewno sporo zostało rannych. Teraz bierzemy ich zajęców, bo nie będą mogli walczyć wtedy. Aha, nie mam jeszcze posprzedawanych ludzi, to też może być mały problem. Wezmę sobie ten miecz nordycki. I kogo tu jeszcze z tym możemy powalczyć? Despin, chodź. No, chciał walczyć i uciekł, kurczę. O, tu jest jeszcze jakiś. Dobra, karaban, może być. To jest chyba z kergickiego kanatu, tak wyglądał przynajmniej. Więcej konnicy, bo jak mam mało konnicy, to oni się tam wbijają w nich, ci im ściągają te konie i od razu giną. O, no dobra, oni mają więcej konnicy. Kanat kergicki. O Boże, strzały. Będzie źle. Mają dużo łuczników. Dobra, trzeba w nich tu wjechać po prostu szybko. Ała, właśnie, jak się zatrzymam, to będę dostawał ze strzału. Po prostu ogromne ilości strzał we mnie wlecą. Może w tych lepszych powinienem... Tu już jakiś spadł gościu. O, tu jest jakiś gościu z lancą. Tacy nam się nie podobają. Pięknie. Wow! Zmieniłem, że kanat z tymi wielkimi takimi, jak to właśnie powiedzmy, berdyszami jeździ. Trzeba na nich uważać. Co on się chciał przed tym zablokować? Tak słabo trochę. Okej. Gincie. Tarcza. Pięknie. O, tu jakiś harcownik sobie poharcował. O! Jeszcze nie zginął, teraz już zginął na pewniaka. Dobra, trzeba poszukać łuczników, tych lepszych przede wszystkim. Tutaj jest jakiś harcownik, to można go sobie ściągnąć jednym strzałem, teoretycznie. Jeśli trafię. Swojego trafiłem. Piechota przyszła, bardzo fajnie. Tu jest jakiś gościu, pięknie ściągnięty. Tam jest jakiś dwóch. Trzech, na mojego jednego. Mam nadzieję, że nie zginie zbyt szybko. Okej. Okej, dobra, dostał. I nie padł. Aha, ten uciekł. W ogóle dzięki za to, że mi wytłumaczyliście, że rozgromiono, to znaczy, że uciekli po prostu z bitwy. A tak jak to się dzieje w tej chwili po prostu. Chociaż nie pojawia mi się jako... A nie, pojawia mi się jako rozgromiona. Nie na ten paseczek spojrzałem sobie. Został jeden wróg, który gdzieś tam ucieka. Nie wiem, czy to piechota, czy nie. Nie, jest tu. O! Ściągnęli go. I po nim. Dobra, bitwa wygrana. Brak strat, bardzo fajnie. 5 zostało. Zostańcie tu wszyscy. Właściwie kawaleria może jechać. Dzięki, ktoś mi w ogóle powiedział, że... Nie tak, atakować. Ktoś mi powiedział, że pod zerem są wszyscy, a ja kompletnie tego nie pamiętałem. Mówię, gdzie byli ci przeciwni, gdzie byli wszyscy? Ale nie trafiam sobie. Dobra. Główka. Gdzie są ci łucznicy? Oj Boże, ściągnę ci konia i dobiję cię w taki sposób i tyle. Dobra, tu jest jeden łucznik. Nie, a gdzie jest? Był jeszcze jeden. Ta, trafiłem konia w głowę. Dlatego się zatrzymał. Dobra, to został nam jeden łucznik. To jest mój lancier? Nie, to jest... Wagirski rycerz? Ja mam wagirskich rycerzy. What the fuck? Skąd mam wegirów? Aj, moi mnie blokują, nie jestem w stanie strzelać. No, nareszcie. 114 doświadczenia. Kontynuuj, kontynuuj. Łucznik konny, no nie. Mam za dużo tutaj ludzi. Niech będą sobie te dwie rzeczy. A co mi tam? To jest z powrotem przejęte. Myślę, że sam spróbuję to przejąć. Jeśli ktoś tutaj się spróbuje zbliżyć... Oj. 50 coś, to nie jest dużo. Spróbuję sobie to zrobić, szybko przejąć. Może któryś z moich sobie tu przyjdzie. Będę też starał się znaleźć jakichś sprzymierzeńców. O! Dobra. Bardzo fajnie przyszedł tu jakiś gościu. Postanowił mi pomóc. Widzę, że nie... A, są jacyś łucznicy. Ała! Ała! Nie trafiaj. Dobra, główka. Jest i główka, dobra. Bang! No, mniej więcej się rozdzielili. Mniej więcej. Chociaż tu chyba idą sami łucznicy. Nie, nie idą sami łucznicy. O, tu jest jakiś gościu. O, nawet nie go zabiłem. Dawać na nich. W co oni strzelają? A, tam w gościa po prostu. Mam nadzieję, że ja nie dostanę na wejściu. O, nie trafiłem sobie. Bang. Nie? Już. Na kogo oni jeszcze idą? Ja tam nikogo nie widzę. Chyba, że tu wchodzą. Do tego. Chyba tak. A nie, do tego bliżej. To nawet nie zwróciłem uwagi. Aha, to jakby nie mogli tędy przejść tam. Tu na górze jakiś jeden został chyba, czy dwóch, tak? Jeden. Dobra, jest wszystko. Pięknie. Jeden kawalerzysta. No, gdzieś tam głupek spadł, nie wiem, potknął się. Nie prosił nagrody. Odejdź. Tu ktoś z kimś walczy. Pomożemy mu. Czemu nie? Będzie miał zdecydowanie... O, wow, czemu tak blisko siebie? Wartość renomy 2. Ludzie z tarczami sami. O, tu jest gościu bez tarczy. 32. Jeszcze za małe obrażenia. Jest jakiś kusznik. AI nie jest zbyt potężne w tej grze. No dawaj, dawaj, odsłoń się tylko. O, ktoś go inny zabił. No i tego też, no. Co to ma być? W tarczę im trafiam. Kompletnie nie to, co chcę robić. A, to są moi sprzymierzeńcy. Przez przypadek bym trafił swojego sprzymierzeńca. Zabili go. Co jest? O, 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 o! O, tu jest, widzę. Gościu, który ucieka. No i uciekł. Ten raczej nie będzie uciekał, bo to lord i go zdjęli. A książę, przepraszam, to jest już książę. Rodakowie mają książąt. Cały czas zapominam. No, mnie standardowo ranni. Zostajesz moim jeńcem. I czy to jest coś warte? Coś jest warte, to wezmę. Skoro chcieliście, żebym coś tam zbierał, to będę zbierał. Tak się zastanawiam, co zrobić właściwie w tej chwili. Czy to jest nasz król? Tak, to jest król. Skoro Ukshal nie, to muszę sobie pójść po więcej ludzi. Muszę sobie pójść do Dirim na przykład. To będzie, myślę, dobry pomysł. W Dirim sobie ogarniemy. Teraz tak, garnizon. O, 11 Kuskarli. Mistrzostwo świata. 2 strażników. Skąd ja w ogóle wekirów mam? Wegir? Swadia? A, już wiem. Dobra, z zamku miałem. To się tak, mówię, zastanawiam, skąd ja mam w ogóle tych wegirów? Wegirskich rycerzy sobie zostawię. Czemu nie? Najemni kawalerzyści kończą się. Nordycki weteran, nordycki Huskarl. I myślę, że tych też wezmę wszystkich, żeby się już nie bawić na pewno. Kergicki elitarny łucznik konny. Myślę, że mogę wziąć sobie taką typową elitę do walki. Nie wiem co prawda, czy nie będę tracił morali na to, za to, ale to sobie zobaczę. Nie tak, to będzie raport o moralach. Morale. Rozmiar oddziału, dowodzenie, różnorodność jedzenia, ostatnie wydarzenia. Ha, czyli nie tracę. Czyli mogę sobie robić taką różnonarodowościową, powiedzmy, o. Ale tu i tak nie ma nikogo takiego, kto by mnie rzeczywiście interesował, bo... Co, chociaż o, mogę swadiańskich rycerzy wziąć. Bo to będzie cokolwiek jeszcze pomocne. No i jeźdźców, no dobra, no. Jeźdźcy będą okej. 41 Huskarli. Muszę przyznać, że całkiem. Wegirski strażnik, swadiański sierżant, to niech sobie tu zostanie. O, swadiański zbrojny. Troszkę sobie urozmaicimy, widzę. może jedno niżej. O, kergicki lancier razy 2, proszę bardzo. Łuczników nie, no coś takiego co na koniach by się przydało. A tu chyba już nic takiego nie ma. Sierżant, górscy bandyci jeżdżą chyba na koniach. Ale głowy nie dam. Nie, no ci wszyscy mogą sobie tu zostać. O właśnie, miałem zobaczyć, czy nie ma przypadkiem w tawernie gościa od okupów. Nie, jest najemny kusznik, no dobra. To sobie zostawię tutaj tych ludzi. Boże, ile ja mam tutaj tych ludzi przy sobie. Dobra, pozostawiajmy. Swadiański piechur, dobra, mamy 4. Tu coś zostało, to wszystko trzeba będzie sprzedać. Jak nic. I teraz tak. Skoro już jestem przy mieście i mam jakieś pieniądze, to już sprawdzam. Ma buty. Jedne buty, drugie buty, trzecie buty, czwarte, piąte. Dobra, 5 par buciszy. Nie tutaj, końmi, nie, zbrojami. No może nie takie, bez przesady. Może od razu wywalę część tych rzeczy, które tutaj zdobyłem. Jest mi niepotrzebne. O, sprzedałem jakieś buty w ogóle, przez przypadek. Gdzieś sprzedałem te buty. Mogą być 19, to luźno. Dobra, niech będą takie za 2, takie. Te mogą być 5, jeszcze jedna para musi być. No te nie. Ale takie myślę, że mogą sobie być. Na spokojnie, wystarczą. Tylko teraz tak, od najlepszych, od ciebie zaczynamy. Ty musisz mieć te 32, ok, mogą być. Nieważne, Deshavi. Też nie ma butów. Może dostać te 30. I Mira. Ma jakieś buty, ale chyba jakieś słabe. Tak jest, 16. Znaczy no powiedzmy, damy jej 23. To była i Mira, teraz Bunduk. On nie ma żadnych, to powinien się cieszyć z jakichkolwiek. I Jeremus jeszcze dostaje ostatnie bucitki, które nam tu zostały, proszę bardzo. I wszyscy już mają buty, już nie można mi zarzucić, że ktoś nie ma butów. O nieświeżym wyglądzie to sprzedam. Sprzedam, bo mi niepotrzebne. Może jakieś jedzenie takie dla urozmaicenia, nie wiem, kapustę, jakieś winogrona, wieprzowinę, kurczaka. A co tam, zaszalejmy, mamy 25 000, myślę, że na coś tam wystarczy. Ile ja mam ludzi przy sobie? Mój oddział liczy 114. Umiejętności twojej chciałem. Czy ty możesz jeździć na koniu? Jazda wierzchowcem, tak, strzelanie z konia, to jeszcze bym ci troszkę dodał. Strzelanie z konia to jest zręczność. O, bang. Nieważne, teraz Deshavi, ona mogła już strzelać, mogła jeździć. Tylko strzelanie z konia. Może na razie niech się skupi na walce, tak myślę. Dajmy jej punkt w inteligencję, żebym mógł zrobić to w ten sposób, o. I Mira, byłaś od czegoś? Ty chyba od niczego nie byłaś. Potężny naciąg, jazda wierzchowcem. Miałem ci dać potężny naciąg, więc siła i automatycznie potężny naciąg na 4. poziomie. Właśnie, tylko czy ja mogę ci dać już łuk? Tak, nawet taki sensowniejszy, to bardzo dobrze. Czy jest ktoś, kto nie ma łuku? Ktoś ma strzały, a nie ma łuku? Jaremus chyba. Tak. Ma strzały, a nie ma łuku. O! Wszystko bardzo ładnie, mam 4 książąt, że tak to się wyrażę. O! Tutaj widzę w ogóle zaczęło się zmieniać troszkę. Ci zaczęli... O! Nawet stolicę im przejęli jakąś tam, to znaczy miasto, no jedną z takich powiedzmy głównych. Gdzieś my tu przejmowaliśmy... O, tu, Nelag, dokładnie. Z tymi na razie nie mamy problemów. Myślę, żeby niedługo się wybrać na Ukshal, ale na razie będę krążył w okolicy tych zamków i na pewno się skupię tutaj na jakichś walkach. O, tu jest jakiś książę. Może się... Będę starał się teraz walczyć na taką sporą ilość walk z nimi. Zwieje mi do zamku. Grunwalder. 180. A ten Ergelon cały? Podobne ilości. Rejs, nie, on mi się nie przyda w tej chwili. O, to znowu przejęli? O, 200 coś, to nie. Znowu to przejęli, teraz będziemy to tak cały czas To nie to miałem zrobić. Jeden tylko przyjdzie? Daj mi tą maczetę, szybko. Ała. To się może źle skończyć dla mnie. Mało obrażeń zadaje. O! Nie! 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 Co tu się stało w tej chwili? A, ale oddalenie wszystkich ludzi? What the fuck? Aż... Czy oni coś mi zabrali z ekwipunku? Nie. The fuck? Mi się wydawało, że zabiorą mi wszystko. Ja w ogóle nie kliknąłem to, co chciałem. Jaki jestem w ogóle... Nie skomentuję. Dobra, Grunwalder. Trudno. Próbujemy na Grunwalder uderzyć. Spotkanie z dowódcą to pewnie nic nie da. No właśnie. Tu nic się nie zmienia standardowo. Muszę sobie zmienić w końcu na tą tarczę. Albo coś w bieganie. Bo ja zacznę tu ginąć po prostu. To będzie złe. O Chryste, ile leci tych strzał. A to jest ten zamek. Dobra, już pamiętam. Mniej więcej rozkład. Au, prawie dostałem. Trochę ich tam jest. Nie powiem. Jeszcze żadnego nie trafiłem. W ogóle nie trafiam. Co jest? O, coś trafiłem. Stąd naparzają po prostu. Ten tutaj do mnie ładuje cały... O! Dostał w pysio. Moi sobie ładnie giną, widzę, kiedy podchodzą. No dobra, dalej. Walka. Ale bieda. Ale straszna bieda się tu dzieje w tej chwili. Nie. Nie. Coś tu jest nie tak. A, już wiem czemu. Kuskarli nie dałem na samą górę i mi wrzuciło rycerzy. Dobra, to spróbujemy zrobić tu drugie podejście. W kolejnym odcinku, jak sobie już pozmieniam armię. A w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.